Co sądzi Pani o obowiązku posyłania 6-latków do szkół? Czemu ma to służyć? Czy szkoły w naszym regionie są do tego przygotowane? Czy dzieci 6-letnie poradzą sobie w naszych szkołach? Szanowni Państwo, ostatnio tak było dużo zamieszania wokół tej kwestii. Minister Hall, jak Państwo pamiętacie, przygotowała ten projekt, który tak jak w krajach Europy zakłada, że dzieci już w wieku 6 lat będą mogły być objęte tym programem edukacji szkolnej. Dobrze wiemy, że żeby dzieci znalazły się w szkole, musi być doskonale wyposażona baza. Tak wiadomo, jest, że tak jest na dzień dzisiejszy. I tak nie jest, w związku z powyższym zostało to wstrzymane. I tak naprawdę dzieci, które podzielone to zostało na ten etap, że dzieci, które skończą. Znaczy nie do końca wstrzymane, bo część jeszcze już jest w tej chwili, mam informacje prasowe, że z tego pomysłu się minister wycofuje. I tutaj słyszałam taką dyskusję i ludzie z opozycyjnych tutaj partii powiedzieli, że to dobrze, że minister potrafi przyznać się, powiedzmy, do jakiegoś, błędu, falstartu. Oczywiście dzieci powinniśmy dążyć do tego, żeby tak jak w Europie Zachodniej to funkcjonowało, ale musi być, sami dobrze wiemy, baza. Ja powiem szczerze, mam już dorosłe dzieci i na szczęście ominęły mnie te różnego typu eksperymenty, które dokonywały się na żywym organizmie, jakim jest. Pani Hall chyba też ma zaraz, dlatego taką reformę wymyśliła. Ja myślę, że to wynikało z tych założeń po prostu zachodnich. W związku z powyższym, że miał to wejść w życie, ten program był już nie tylko, znaczy wiadomo, że powstały i rzeczywiście przyjazne szkoły, przyjazne boiska wybudowane, nie u nas, ale wybudowano właśnie takie miejsca, że dzieci mogły, place zabaw, żeby dzieci mogły z tego korzystać. Na szczęście rzeczywiście z tego pomysłu się już wycofali. Czyli na szczęście. Na szczęście, tak też uważam. Dziękuję bardzo. Co zamierza Pan zrobić, żeby drogi w naszym regionie były bezpieczniejsze? Co zamierza Pan, czy zamierza Pan się upomnieć o modernizację drogi Olszyn-Obrot? Jeśli tak, to w jaki sposób? Pytanie jest bardzo interesujące, ciekawe w kontekście infrastruktury i myślę, że tutaj nie będę odkrywał proku, mówiąc, że drogi, czy te, po których się poruszamy samochodami, czy też te kolejowe, czy też te wodne, są w zasadzie takim jakby krwiobiegiem naszego regionu. Tutaj nie ma kwestii, czy my chcemy remontować, budować nowe drogi, tylko skąd wziąć środki, żeby to zrobić, w jaki sposób to robić. Dzisiaj czytałem Gazetę Lubuską, gdzie minister Waldemar Słowacki zapewnia, że w rozdaniu nowej perspektywie środków Unii Europejskiej 2014-2020 będą pieniądze na S3. Myślę, że i znajdą się pieniądze na budowę nowej drogi do Olszyny. Tutaj Polska sama z swojego budżetu tej inwestycji nie dźwignie. Tu musimy pozyskiwać środki w Unii Europejskiej w nowej perspektywie. I myślę, że dzięki również dobrze prowadzonej polityce międzynarodowej, szczególnie w Brukseli, dobremu lobbyingowi. Mamy tam swoich ludzi, którzy to potrafią dobrze negocjować. 80 miliardów euro, jeżeli wpłynie do naszego budżetu, za te pieniądze będzie można te inwestycje. Ale co zrobić, żeby właśnie tą drogę zrobić? Tak. Bo ta droga jest dla nas najważniejsza. Jeżeli wyborcy wybiorą dobrze swoich przedstawicieli, posłów, myślę, że ci będą zabiegać o to, żeby te pieniądze trafiły do naszego regionu. Innego sposobu. Ale w jaki sposób? Tak jak wiadomo, że kołdra jest krótka, to jest tak jak w każdych budżetach. Albo są radni i posłowie skuteczni, albo nie. Jeżeli są skuteczni, to potrafią przekonać, że to jest najważniejsze. Jest to granica między państwami. To są ciągi dróg, powiedzmy, między Niemcami, Polską i dalej. Więc łączy to kraje europejskie. I tutaj Pan będzie takim posłem skutecznym, że myślę, że swoim życiem udowadnia, że potrafi być skuteczny, chociaż może niekoniecznie się dobrze sprzedaje, bo
Uważam, że nie ten, który robi konferencje prasowe, a ten, który ciężko pracuje, ten jest efektywny. Tak, tak, tak to uważam. Ciężka praca, solidna na rzecz regionu i województwa. Jakie formy pomocy rodzinie w naszym regionie są niewystarczające, nieskuteczne? Jak można to zmienić, poprawić? Ja nawiążę tutaj do pytania, które było wcześniej odnośnie minimalnej płacy. Myśmy też mieli tam pytanie o regionie w założeniach, jak jest bezrobocie. Tak na dobrą sprawę mogę powiedzieć, że o tych liczbach, które prasa mówi, to są liczby dla mnie ukryte. Ponieważ ja znam bardzo dobrze tą część wschodnią Brza i wiem, że tam praktycznie może być 80% ludzi na bezrobotnym lub ukrytym. Jeżeli dodamy okolice typu Kadłubie, Grabi, gdzie doliczylibyśmy rolników na niby KRUS-ie poniżej minimum socjalnego, to może się okazać, że te wskaźniki, które nam pokazują w mass mediach, one są niestety przekłamane. Wracając do pytania. Ja jestem zwolennikiem upraszczania takich metod, które pozwolą oszczędzać pieniążki. Jedną z takich postulatów, które łącznie też ze mną będziemy popierać w przyszłości, oczywiście jeżeli nastanie ten dobry czas i my będziemy mogli to przewalczyć, to jest zniesienie podatków od najniżej zarabiających, czyli od tych dla osób od najniżej zarabiających, czyli od osób, które pracują na tak zwanym minimum socjalnym. Po to, żeby niestety nie trafić pieniążków, które przepływają do nich z powrotem przez MOPSy, przez inne instytucje socjalne, bo dla mnie, patrząc na pytanie wcześniej odnośnie Narodowego Funduszu Zdrowia, pieniądz wychodzący z budżetu, dochodzący do służby zdrowia, to jest ponad 62% stawionego grosza. Licząc, że podobnie jest właśnie przy przepływie przez instytucje różnego typu przez wyższe szczeble do tych najmniej zarabiających, to jest, można sobie wyobrazić, jakie pieniążki my trawimy, czy rozrzucamy. I jaki pomysł na to, żeby to... Jeden z pomysłów to jest właśnie dla minimum socjalnego znieść podatki. Po to, żeby ci ludzie nie musieli iść prosić o to, co im tak na dobrą sprawę się należy. Czy oni oddając podatek do państwa, zwracają się z powrotem o te paręnaście złotych z MOPS-ów jako zapomogę? To jest zła droga. Ale też chcielibyśmy opodatkować na dobrą sprawę wszystkich pozostałych, którzy na dzisiaj mają albo przywileje, albo są zwolnieni z podatków. Jak wysokie to miały być podatki? Chcemy liniówkę pod warunkiem, że wszyscy będą płacić. Mówimy o takich grupach, które na dzisiaj są bardzo mocno przywilejowane. Nie potrafili poprzednie władze wprowadzić, tak jak taksówkarzom, kas fiskalnych. Mówimy też o przywilejach wynikających z zaszeregowań jeszcze z podkomunistycznych, które też powodują, że mamy trzynastki, czternastki, piętnastki, gdzie ludzie z tego minimum socjalnego nigdy o takim czymś nie marzyliby nawet. Szereg mamy formaldehyd i pyły w żeganiu. Tak jak pan zadbał, to by mieszkańcy regionu oddychali czystym powietrzem. No problem żal i Kronopolu powszechnie znany, mieszkańcy się burzą. I to rzeczywiście jest problem i żagania, i żar ściśle regionalny. I tutaj dużą rolę do odegrania mają samorządy oczywiście. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że jako poseł na wniosek samorządu skieruję do odpowiednich służb zapytania, ewentualnie skieruję do Najwyższej Izby Kontroli o skontrolowanie rzeczywiście zagrożeń, jakie występują, a one niewątpliwie występują. I wydaje mi się, że taki chocholi taniec wokół Kronopolu, który w tej chwili się uprawia od lat, gdzie rzeczywiście nie diagnozuje się problemu w taki sposób, żeby wykazać rzeczywiste zatrucie środowiska czy powietrza, podobnie jest w żaganiu. Tutaj właśnie jest rola posła, jako tego pośrednika, przekaźnika między społecznością lokalną, samorządem, ale nawet nie samorządem, a mieszkańcami, ponieważ rzadko się zdarza tak, że samorządy też upartyjnione jakby kontynuują politykę władz, które przyzwalają na tego typu historie, jak tutaj na przykład Żara. Jak najbardziej będę starał się skontrolować, przyjrzeć się problemowi i jak najbardziej będę starał się pomóc mieszkańcom tych obu regionów w załatwieniu problemu, bo problem niewątpliwie jest. Dziękuję bardzo. Jak pan będzie zabiegał o przyspieszenie remontu linii kolejowej biegnącej przez Żary i Żagań i remont zdewastowanych dworców? Właśnie. No,
Jak? Dobra pytanie. Najpierw powiem, że był taki człowiek, którego już nie ma, z którego się wszyscy śmiali, a który dla Włoszczowej potrafił jako lokalny poseł załatwić dworzec, o którym wszyscy mówili. A tam tylko jeden poziom przyjechał. Nieważne. Ja odpowiadam na pytanie, które otrzymałem. Czy tam jeden pociąg przyjeżdża, czy dwa, ale pan Przemysław Gosiewski był solidnym i dobrym, skutecznym posłem i potrafił załatwić dla swojej miejscowości ten dworzec. Ja myślę, że jakbym był tym posłem, to bym może był drugim Gosiewskim. Nawet jak jeden pociąg by przyjeżdżał. Nawet jakby jeden pociąg przyjeżdżał, nawet jakby powoli rozbierali te szyny. Czyli tu nie ma innej metody jak lobbying i wpływanie na to, aby ta inwestycja znalazła się na inwestycji, która będzie na pewno budowana pewnie ze środków unijnych, albowiem jak sami wiemy, dzisiaj zabieramy, rząd Tuska zabiera z inwestycji infrastruktury kolejowej na drogownictwo pieniądze i znowuż drogi powiedzmy kolejowe są dalej nieremontowane, nie są budowane. Więc tu innej możliwości nie ma. Poprzez wpływanie na swoich kolegów klubowych, prawda, w Sejmie, na wpływanie z kolegów innych opcji politycznych z danego regionu, bo proszę Państwa, no nie oszukujmy się, ja powiem jedno. Zielona Góra i posłowie Zielonej Góry nie są zainteresowani, żeby ta linia tędy biegła. Oni wolą, żeby to zrobić sobie linię kolejową, która będzie leciała z Niemiec, ale przez Zieloną Górę, a nie przez Żar. I to PKD. Tak, no już obojętnie jakie to będą twór, który będzie to robił, ale będzie. Więc trzeba stworzyć inny lobbying i przekonywać w ten sposób, tu innej możliwości nie ma, tylko lobbying i umieszczenie danej tej inwestycji kolejowej na listach indykatywnych czy jakichś innych, z których można pozyskać środki. To jest jedna z bolączek, tak jak ta wspomniana A4, tak samo i ten dworzec i ta linia to jest jedna. Bo to znaczy dworzec by się stworzyło, ja uważam, że przy okazji budowy linii powstałaby odbudowa dworca, z którym nie wiemy co dzisiaj zrobić i nikt nie wie co z tym począć. Nie tylko tego, ale i po drodze wszystkich innych miejscowości. Czy pan jako samorządowiec teraz nie ma takiej siły przebicia? Nie ma, dlatego że zarówno linie kolejowe, czyli kolej, jest to instytucja, przedsiębiorstwo państwowe. W tej kolei są, tak jak już powstają różne kabarety, tak, koleje, przedsiębiorstwo szyn prawych, przedsiębiorstwo szyn lewych, jest tyle, to podlega pod Ministerstwo Infrastruktury i tylko tam można wpływać na zmianę tego stanu, który dzisiaj jest. Ale lobbying, no można poprzez posłów swoich, czyli ja jako samorządowiec dzisiaj rozmawiam z nimi, ale tak jak mówię, ci Zielonej Góry nie są zainteresowani, żeby w pierwszej kolejności robić naszą linię, tylko chcą zrobić linię, która będzie biegła przez Zieloną Górę. Nie to warto na głos, bo to nie pierwszy raz. Nie. Oczywiście, no wiemy, że powstały różne komitety społeczne, które dążą do tej zmiany, ale jeżeli nie zrobi się nic tam na górze, to tutaj ten nasz lokalny, no co, powstały komitety, podejmowaliśmy na sejmiku jakieś tam stanowiska wysyłane, to jest, ale jeżeli środków nie ma, to nie będzie linia odbywana. Chcę jeszcze dodać, koleżanko? Nie, bo jak tutaj siedzimy, wszyscy to wiemy to dobrze, że właściwie Żary potrzebują posła. Ktoś z nas, dobrze by było, żeby po prostu Żary Żagań, żeby lobbował na to, co tutaj się ma dziać. I rzeczywiście, tak jak kolega zauważył, wszyscy się z tym zgadzamy, że dworzec jest w opłakanym stanie. Ja tu mam program, powiedzmy, no, rządowy, jest w nim napisane, że będzie modernizacja 200 budynków. Dlatego też czytelnicy w tej debacie będą mogli też zobaczyć dodatkowo detale i reprezentować. Właśnie, albo jak najbardziej zgadzam się z tym, że jest potrzebny poseł z naszego regionu. Ponadpartyjnie się do tego.